czasach, gdy cały świat zalewają produkty z Chin, zaskakujące może wydać się to, że Chińczycy szukają w naszym kraju towarów wysokiej jakości, które mogliby wprowadzić na swój rynek. Taki był cel wizyty chińskiej delegacji w Sieradzu. Chińscy przedstawiciele są także zainteresowani inwestowaniem w naszym mieście oraz wymianą handlową z polskimi firmami produkcyjnymi. Jeśli chodzi o delegację, która do Was przyjechała, to wszyscy jesteśmy zainteresowani inwestowaniem w Polsce. Przyjechali za pośrednictwem naszej polsko-chińskiej izby inwestycyjnej. Jeśli chodzi o takie już dokładne dane, to jest pierwsza wizyta delegacji polskiej i Państwo chcą się zorientować, jakie są możliwości, w jakim zakresie inwestycje będą najlepsze. Jeszcze nie są do końca zdecydowani, jakiego rodzaju to będą inwestycje. Ta wizyta również ma na celu to, aby przyciągnąć do Sieradza nowych inwestorów i nowe firmy, które chciałyby zacząć współpracę z Sieradzem, z Polską w zakresie handlowym. Tym, co zainteresowało chińskich inwestorów najbardziej, były produkty przetwórstwa mleczarskiego. Jeśli chodzi o to, co już odwiedziliśmy i co od razu spotkało się z wielkim zainteresowaniem inwestorów, to były fabryki przetwórstwa mlecznego i przetwory mleczne. Wiemy, że to jest coś, co jest najbardziej interesujące dla chińskich partnerów. Najbardziej przez nich eksplorowany temat przetwórstwa mlecznego i w tym zakresie liczymy na największą współpracę z Polską. Chciałbym podkreślić, że w Chinach jest duże zainteresowanie produktami mlecznymi, ale zdrowymi, bez konserwantów. Właśnie produkty takiego przetwórstwa mlecznego są w Chinach bardzo pożądane, bo w Chinach mało jest takich produktów, a jest na nie ogromne zapotrzebowanie. Przede wszystkim nasz atut to jest, jeżeli chodzi o Chiny, to przede wszystkim to, że jesteśmy w takiej spokojnej okolicy, czyli te produkty, które są wytwarzane akurat przez spółdzielnię mleczarską w Sieradzu, są produktami bardzo niewiele nieskażonymi przez chemię, przez przemysł. To jest bardzo, bardzo ważne i Chińczycy bardzo dużo uwagi tutaj poświęcają akurat ekologii. Starają się kontaktować z tymi, którzy gdzieś z boku, poza obrzeżami miast produkują żywność, zwłaszcza z mleka. Podczas wizyty w Sieradzu chińska misja inwestycyjno-handlowa odwiedziła między innymi okręgową spółdzielnią mleczarską Wartmilk. Myślę, że na rynku chińskim brakuje mleka poprzez tą aferę, która tam wystąpiła z mlekiem i dlatego myślę, że ta wizyta w Polsce delegacji chińskiej jest związana też właśnie z tym przemysłem naszym mleczarskim, gdzie wyroby polskiego przemysłu mleczarskiego mogłyby zagościć na stołach w Chinach. Jeżeli wyroby, które produkuje Wartmilk w Sieradzu zainteresują delegację chińską, jak najbardziej jestem otwarta na współpracę. Zainteresowanie współpracą z polskimi przedsiębiorstwami wśród inwestorów ze wschodu ciągle wzrasta. Oznacza to wielką szansę rozwoju dla wielu firm. Miejmy nadzieję, że już wkrótce zaowocuje to między innymi powstaniem nowych miejsc pracy.